Witam, moi drodzy, niedzielny poranek, ciepły i słoneczny. Rano była bardzo gęsta mgła, 6:00, teraz świeci słońce i grzeje. Nie ma wiatru, grzeje. Z kasztanowca, o tego kasztanowca, spadają kasztany, bombardują ziemię. A ja siedzę sobie tutaj jeszcze i będę siedział jeszcze do wtorku, do popołudnia, po czym samochodem pojadę nad morze i już nad morzem zostanę do wiosny przyszłego roku. Nie będę wam opowiadał szczegółów, na razie będę mieszkał w namiocie, na razie nie będę miał prądu, na razie będzie ciągle jeszcze ekstremalnie. No a później przeniosę się już pod dach. Będę miał własny piecyk. I nadal będę miał problemy z prądem. Ponieważ domek nie jest podłączony do sieci. Będzie miał jakieś tam źródło zasilania ekologiczne pod tytułem panel słoneczny, może jakiś wiatrak. Natomiast, no jak wiecie, to są źródła prądu, które są uzależnione od wielu czynników. Więc problemy z prądem ze mną pozostaną. Takie jest tu i teraz. I trzeba się z tym pogodzić. Oczywiście kręcę ten króciutki tym razem materiał, żeby wam powiedzieć serdeczne i ciepłe i wesołe, radosne, słoneczne. Dzień dobry. I by odnieść się do większości komentarzy zbiorczy jednym zdaniem. Jeśli nikt z was nigdy nie sięgnął po cudze, to niech pozostanie takim człowiekiem i niech tego dalej nie robi. I to bez względu na to, czy jest to jakiegoś Iksińskiego, którego da się spersonalizować, czy jest to instytucji, państwa. Po prostu nie kradnijcie, jeżeli nie będziecie do tego zmuszeni przez życie. Ale ostrożnie z ocenami. Może kiedyś nakręcę taki serial filmu, który opowie mój życiorys. Ale na razie nie ma na to czasu. Wiem, nie przypuszczam, ja to po prostu wiem, że złodziej złodziejowi nierówny. Że ludzie mają przeróżną naturę, mają przeróżne momenty w życiu, mają wyznają różne ideały i zmieniają się. Kradzież jest zła. Złodziej nie zawsze jest zły. Nie wiem, kto ukradł mi moje rzeczy, więc nie oceniam. Mam nadzieję, że był to człowiek głodny, biedny, dla którego to po prostu była niepowtarzalna okazja, żeby, nie wiem, zjeść coś ciepłego. I sama myśl, że tak mogło być, powstrzymuje mnie przed ocenami. Pamiętajcie, że ja wiem, jak to jest być okradzionym, ale wiem też, jak to jest coś ukraść. Ostrożnie z ocenami. Nigdy nie wiadomo. Ocenić można człowieka, którego się złapało. Można go wypytać o motywy, poznać, zrozumieć. Też pewnie nie w pełni. Natomiast jeśli nie wiemy, kto to zrobił, no to oby był to człowiek, któremu to jakoś pomoże. A jeśli to był człowiek z natury zły, który po prostu uważa, że ma prawo żyć kosztem innych ludzi, no to oby życie go
nauczyło, że jak to powiedziała Dominika, jak to jedzą buddyści, karma wraca. Jeśli żyjesz w przeświadczeniu, że masz prawo robić rzeczy złe, to niejako z automatu dajesz to prawo innym w stosunku do siebie. To prędzej czy później uczy większej pokory. Ja już się pogodziłem, zapomniałem i dziś tak naprawdę czuję. Jestem spokojny, nie wiem, kto to zrobił i dlatego nie oceniam tego człowieka. Zrobił, stało się, nie mam. Tu i teraz nadal oferuję piękne rzeczy, z których mogę korzystać. Widmo, nie martw się, filmy będą, aczkolwiek krótsze, rzadsze. A może tu i teraz się zmieni i coś się uda zaradzić, wymyślić, by można było nadal intensywnie relacjonować się. To tyle, moi drodzy, na niedzielę. Zrobiło mi się słowo na niedzielę. Super. A nie, nadal pozostaję człowiekiem słabej wiary. Jestem wojującym agnostykiem. Trzymajcie się, moi drodzy. Jeszcze raz miłej niedzieli.